Ja tylko tak szybciutko, no, ja jestem pod wrażeniem sceny i publiczności. Nie sądziłem, nie myślałem, że aż tyle tutaj ludzi będzie. Piękna impreza, wspaniałej zabawy, dziękuję. Dziękujemy serdecznie za miłe słowo, życzenia, za obecność. Bardzo, bardzo serdecznie. Wielkie brawa. Proszę Państwa, kontynuujemy konkurs, bo przed nami artystka, solistka, najmłodsza dzisiejszego konkursu. Przy akompaniamencie pana Kowrynia, znanego, lubianego, utalentowanego, który będzie przygrywał naszej wspaniałej dziewczynie. A jest nią Kamilka Gąszcz, solistka zespołu Mały Dziebałtów. Jest to gmina Końskie. Ponownie serdecznie witamy. I będą to utwory, dziwują się ludzie poza dworem Gajicek. Proszę Państwa, solistka 6 roku życia występuje w ludowym zespole Mały Dziebałtów. Ukończyła w tej chwili 4 klasę szkoły podstawowej. Zespołem kieruje, może jednoosobowym, ale jednak prowadzi pani Krystyna Nartowska, już dzisiaj wymieniana. Gratulujemy panu, Krystyno, również młodego na rybku. I to właśnie o to chodzi. Przekazywać z pokolenia na pokolenie. Cieszyć się, radować tą piękną muzyką, która dała początek każdej innej muzyce, którą uwielbiamy, słuchamy w różnych aspektach, w różnej formie, ale to właśnie folklor był tym, który dał początek. I młode pokolenie reprezentuje również ten styl muzyczny. Wielkie brawa dla młodej wokalistki. Thank you.
się ludzie i ja sama sobie. Po co wzem się Janku, po co wzem się Janku, spodobała tobie. Gratulujemy występu. Proszę Państwa, młodość idzie, młodość. Wielkie brawa jeszcze raz. Przepiękne utwory, akompaniament. No i oczywiście gratulujemy opiekunowi, pani Krystynie, bo to jej ręce, jej dzieło, można powiedzieć. I jeszcze będzie kolejny solista, tym razem pan Bogdan Kuśmierczyk, zespół Sokołów, również gmina Końskie. Silna reprezentacja. Państwo zauważyli, gmina Końskie, gmina Tuczępy, serdecznie dziękujemy, że jesteście. Kolejny utwór, kolejny wspaniały wykonawca.